a zobaczyć się na Łowiance. W Gdańsku jest koncert. On jest z okazji promocji filmu Miłość jest wszystkim, w którym to Gdańsk między innymi grał główną rolę. Ale wiecie co? Ubić, ale nie pamiętam, kto miał dzisiaj występować. Blue Cafe, jak dobrze pamiętam. A resztę nie kojarzę, muszę później sprawdzić dokładnie. Ale trwają próby, teraz koncert będzie o 17. Okej, już wiemy, że między innymi Edyta Górniak będzie, bo słyszymy po głosie. Także kolejna osoba, która wystąpi. No, chyba tak. A czy tam jest jeszcze będzie piano chwilkę? Dobrze, zawsze uważasz. No to uwaga, tutaj nie ma uwaga. Muzyki, tylko wokal na mnie jest. Tak, proszę. Uwaga, uwaga, bardzo proszę. 4, 3, 2, 1, gram. Listen to the song in my heart. Zobaczcie, przed chwilą byliśmy na Ołowiance osobiście, a tutaj za chwilę będzie właśnie transmisja koncertu w telewizji. Także ja sobie koncert z ciekawości dla samych widoków z Gdańska obejrzę po prostu z cieplutkiego mieszkania i z miękkiej kanapy. Zobaczcie, jaki piękny Gdańsk widać tam było. No dobra, teraz już widoki ze sceny. Dobra, nie będę wam tutaj transmisji z koncertu robiła. Obejrzę sobie, tak jak mówię, bo sama chętnie popatrzę na Gdańsk z góry, bo na pewno będą piękne kadry z lotu ptaka. Padałoby się przede wszystkim jeszcze przywitać w tym vlogu, bo nie było okazji, więc witam się 9 grudnia w niedzielę, 9 vlogmas. Słuchajcie, nie, to nie będzie żaden ambitny vlog dzisiaj i od razu z góry podkreślam, że nic specjalnego się w dzisiejszym dniu nie wydarzyło. Stety lub niestety, taki po prostu akurat leniwy dzisiejszy dzień. Obudziliśmy się dzisiaj dopiero o 10:30 i to tylko dlatego, że obudził mnie telefon, bo pewnie gdyby nie telefon, to spałabym dalej. A wczoraj w nocy właśnie tutaj siedząc wystawiłam na sprzedaż te krzesła poprzednie, które mieliśmy, bo cały czas miałam to zrobić i stały nam w sypialni. Wystawiłam ogłoszenie i po prostu dzisiaj rano obudził mnie telefon od osoby, która była zainteresowana zakupem. I pani chciała od razu podjechać, więc było szybkie wyskakiwanie z łóżka i szykowanie się, żeby przyjąć klientów tutaj w mieszkaniu, także udało się krzesła sprzedać. Jak widzieliście, pojechaliśmy na śniadanie po prostu. Paweł miał też samochód do odebrania, więc zebraliśmy się od razu rano na miasto. I tak nam jakoś luźno ten dzień upłynął. Poszliśmy sobie na spacer, później jeszcze na Starym Mieście. Wróciliśmy do domu, ja sobie akurat śledzę ten koncert, który teraz jest na Ołowiance. Paweł pojechał na mecz, bo dzisiaj Lechia z Legią gra. Też słuchajcie, nic specjalnego, ze świątecznych akcentów to mam dzisiaj po prostu włączone lampki w mieszkaniu i jest przyjemnie, chociaż jeszcze jedno. Ze świątecznych akcentów Paweł przywiózł wczoraj po spotkaniu wigilijnym puchę z czekoladkami i kończę ją właśnie plądrować. Także to jest taki mój świąteczny akcent dzisiaj, czekoladki świąteczne. Ja wiem, że ja będę tego jutro żałowała, o Boże, ja będę jutro tych czekoladek żałowała, ale jutro jest poniedziałek, więc zaczniemy po prostu kolejną dietę od poniedziałku i tyle. Słuchajcie, ostatnio w komentarzu pojawiła się prośba o pokazanie lampy, to tak króciutko tutaj, ta lampa sufitowa, którą ja mam, no to ona faktycznie składa się z takich prętów, tak, z przestrzeniami pomiędzy nimi, które właśnie przy zapaleniu żarówki tworzą taki efekt na ścianach, tak, że powstają tego rodzaju pasy. Powiem wam tak, jeżeli ktoś o tej lampie myśli, to jest dość ciekawy efekt. Mi się to na początku bardzo podobało. Powiem wam, że na dłuższą metę, teraz jak ja już mam tą lampę kilka lat, to jest mega męczące i ja bym ją bardzo, bardzo chętnie zmieniła. No ale z racji, że będziemy się stąd przeprowadzali, no to ta lampa już po prostu została. Na nowym mieszkaniu będzie inna, więc jeżeli ktoś się nad nią zastanawia, no to mówię, okej, efekt może i jest ciekawy, to się może podobać lub nie, ale no po dłuższym czasie, przynajmniej w moim przypadku, to mi to opatrzyło się totalnie i dla mnie, ja wolałabym, żeby te ściany były gładkie, żeby tutaj się tyle nie działo po zapaleniu światła.
Dobra, słuchajcie, żeby trochę świątecznego klimatu utrzymać, skoro jesteśmy przy vlogmasach, to dzisiaj tak ładnie przemawiam tutaj i siadłam sobie przy choince. Mam tylko nadzieję, że w tym świetle dobrze wyglądam, bo to się okaże dopiero na podglądzie. Ale skoro mamy utrzymywać świąteczny klimacik, to ja Wam dzisiaj krótko coś pokażę w tym vlogu. To jest przesyłka, ale jej nie widać, więc to jest przesyłka ze sklepu Hani. Sklep Hani się już tutaj przewijał, bo wiecie, że ja od Hani dostaję przesyłki influencerskie. I między innymi taka świąteczna przesyłka teraz trafiła w moje łapki. To Wam krótko pokażę, co się w przesyłce znajduje, może akurat coś z produktów Was zainteresuje. Droga Kasiu, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci samych pięknych chwil spędzonych z bliskimi osobami. Niech ten magiczny czas sprawi, że poczujesz się piękna. Poświęć sobie chwilę w czasie domowego spa, a potem okryj się kocem i przy filiżance zimowej herbaty odpocznij od codziennego zgiełku. To tak, to ja się akurat najbardziej w ten klimacik wpisuję, bo ja sobie mówiąc tutaj do Was w ogóle zrobiłam kawę w międzyczasie. Z boku mam świecę zapaloną, bo bym tylko rękawa za chwilę w świecę nie włożyła, bo to się naprawdę może skończyć. Kartka świąteczna. Produkty, które bardzo, ale to bardzo lubimy, czyli maski w płachcie. Wiecie, że używam, nieraz o tym mówię, bardzo sobie chwalę. Akurat mi po prostu odpowiada sposób aplikacji, tak, że wykładam płachtę, zakładam na twarz, nic nie trzeba rozsmarowywać, nic mi pod paznokcie nie wchodzi. Także dwie maseczki w płachcie są w mojej przesyłce, ale tutaj jest, przyznam się, że ja już to widziałam, produkt, który ja bardzo, bardzo lubię i o czym też mówiłam, czyli mydło marki Yoop. Zimowe okruszki, to jest pełna nazwa. Zimowe okruszki, nie znam w ogóle, już ostatnio Yoop nawydawało tyle tych nowych zapachów, nie jestem zupełnie na bieżąco, także chętnie sobie spróbujemy. Co my tutaj mamy jeszcze? Ryżowa piana, Yossi, nawilżająca, ultra delikatna pianka do mycia twarzy. Ja się w ogóle Wam przyznam, że ja odkąd otrzymuję przesyłki od Hani, w ogóle nie muszę kupować produktów do oczyszczania twarzy, bo zawsze jakiś będzie w przesyłce od Hani, co mnie akurat bardzo, bardzo cieszy. I Yossi i Recibo, dwie marki, które mi faktycznie bardzo służą, jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy i zawsze się w tych przesyłkach znajduję. Także bardzo chętnie wypróbuję. Co my mamy jeszcze? Wiecie, produkt, którego ja nie znam zupełnie i pierwszy raz słyszę, szczerze mówiąc, Ben & Anna. I to jest wegański, naturalny dezodorant na bazie sody. 100% składników pochodzenia naturalnego, 0% aluminium. No, to powiem Wam, że... Znaczy słyszałam oczywiście, że są jak najbardziej naturalne produkty antyperspiracyjne, natomiast nigdy z takim nie miałam styczności. Zobaczymy. Kolejna totalnie nowa dla mnie marka, Dr. Duda. Znane nazwisko w naszym kraju. Kosmetyki uzdrowiskowe, błyski żel siarczkowy, chłodzący, na bazie błyskiej wody mineralnej siarczkowej z ujęcia Zuzanna. Właściwości. Utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry, działa na nim rewitalizująco, tonizująco, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania skóry nadmiernie złuszczającej się, zrogowaciałej i suchej. Odświeża i odżywia skórę w trakcie masażu, a dzięki siarczkom i solom mineralnym o własnościach higroskopijnych powstaje na jej powierzchni pewnego rodzaju mokry kompres. No dobra, słuchajcie, do wypróbowania. Mówię, nie znałam zupełnie. Krem do rąk i paznokci Visplantis. Też kosmetyk naturalny. To akurat też kosmetyk typu tych, które schodzą po prostu na bieżąco. Fresh and Natural, balsam do ust. Jest produkt, a to Wam kiedyś opowiadałam, bo w ogóle my się z Hanią miałyśmy okazję poznać osobiście. Widać czy nie widać? Widać chyba teraz. Poznałyśmy się z Hanią swego czasu osobiście, jak ona przyjeżdżała do Trójmiasta, to akurat nocowała w moich mieszkaniach, więc tak się tutaj wymieniamy usługami, że tak powiem. I powiem Wam, że kurczę, ja dziewczynę podziwiam, bo jest naprawdę sporo ode mnie młodsza, a fajnie z tym swoim biznesem idzie do przodu. Zaczęło się od sklepu, tak? No bo to był sklep, w którym Hania sprzedawała produkty innych marek, natomiast naturalnie przeszła do czegoś takiego jak po prostu stworzenie własnego produktu. Pomysł genialny w swej prostocie, tak? Ma tak naprawdę kanał dystrybucji tych kosmetyków, ma wiedzę, no bo na kosmetykach pracowała. Wydaje się idealne rozwiązanie stworzyć po prostu swój produkt, którego na rynku w tym momencie brakowało. No i okazuje się, że kosmetyk chwycił. Tylko gratulować. Kolejny produkt marka Insight, produkt do włosów, Volume Up Spray. Też z tym produktem nie miałam do czynienia. I... O, Body Boom.
Body Boom swego czasu opanowało Instagram i opanowało blogosferę, peeling kawowy. Ja wam powiem tak, ja te peelingi bardzo lubię, natomiast mi akurat nie do końca odpowiada to papierowe opakowanie. Ja rozumiem trend eko jak najbardziej tutaj, natomiast w takim praktycznym użyciu to ono jest dla mnie trochę trudne, dlatego że ono po prostu nie wygląda estetycznie. Ono mi się całe pobrudzi, zamoczy i tak naprawdę nie wiem, gdzie to postawić, żeby to jakoś u mnie w tej łazience wyglądało. No ale no dobra, no to jest detal, tak? Sam produkt peelingujący jak najbardziej okej. No chociaż ja zawsze byłam fanką peelingów marki Geomar, które mi niestety Douglas wycofał z rynku i nie są już dostępne Douglas wycofał ze swojej oferty, bo ja Geomara zawsze kupowałam w Douglasie, w tym momencie jest już niedostępny. Przerzuciłam się z kolei na peeling Kingi Rusin. Bardzo sobie chwalę. Słuchajcie, teraz jeśli chodzi o te peeling Kingi Rusin, który używam, jest jak najbardziej ok i myślę, że spokojnie mi Geomara zastąpi. Body Boom lubię, ale tak jak mówię, nie jest na pewno to mój ulubieniec i nie będę wam tutaj ściemniała, tak? No dla mnie są lepsze produkty, natomiast jeżeli nie mam, to też bardzo chętnie wtedy użyję tego, to jest akurat truskawka. Natomiast tutaj najbardziej mnie cieszy Yop. Ja akurat Yopa bardzo lubię, no ten produkt znam. Produkt oczyszczający jak najbardziej to się zawsze przyda, a pozostałe, chociażby ten wegański dezodorant, to w ogóle jestem ciekawa, bo ja jestem wierna Vichy od lat. I nie ukrywam, że trochę się boję próbować nowości w tym zakresie, ale spoko, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, myślę, że moja obecna pozycja doskonale oddaje klimat dzisiejszego dnia. Nie będę wam tutaj przedłużała, życzę wam spokojnego, takiego chillowego, niedzielnego wieczoru, żeby jeszcze sobie odpocząć przed poniedziałkiem i pewnie przed zbliżającymi się obowiązkami dla większości z nas od kolejnego nowego tygodnia. Także będziemy się widzieli w kolejnych vlogach. W przyszłym tygodniu powinno być pieczenie pierniczków. Paweł mi obiecał, mam nadzieję, że dotrzyma słowa. Jak nie, to tutaj będę się skarżyła na niego. W przyszłym tygodniu będziemy też obchodzili moje urodziny. Tak, kochani, będę miała urodziny w przyszłym tygodniu. Także będziemy świętować, to pewnie będzie się działo tutaj trochę więcej, a ja postaram się w tych vlogach tym z wami podzielić. Także dziękuję bardzo za uwagę, już wam czasu nie zabieram i widzimy się w kolejnych filmach.